temat wczorajszej niedyspozycji, a my stawiamy pytanie, czy w Sejmie pojawią się alkomaty? Agnieszka Witkowicz pytała do posłów zajmujących się regulaminem i etyką o takie zmiany, by można było od razu zweryfikować, czy dziwnie zachowujący się poseł pił alkohol, czy nie. Agnieszko, zgodzą się na takie kontrole? Raczej nie, bo alkomaty w takiej izbie to nie przystoi. Zgoda, jestem miejscem pracy posłów, ale czy wprowadzać obowiązek sprawdzania trzeźwości posłów tak daleko by mnie szedł, bo to jednak trochę urąga powadze Sejmu. Jak mówi Jerzy Budnik, szef komisji regulaminowej, każdy poseł powinien rozstrzygać takie sprawy we własnym sumieniu, a jeśli komuś się już zdarzy chwilowa niedyspozycja, to z pomocą obowiązkowo powinni przyjść koledzy. Jeżeli się to zdarzyło, ludzka rzecz, prawda, to nie powinni dopuścić, żeby poseł w takim stanie wszedł na salę posiedzeń. Absolutnie. Na alkomaty na wiejskiej więc nie ma raczej co liczyć, a szkoda, bo przez brak kontroli w ważnych dla kraju sprawach może głosować nawet zupełnie zamroczony wybraniec narodu. A jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o informację premiera na temat raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego i polskich uwag do tego raportu. Donald Tusk powiedział dziś, że projekt jest nie do przyjęcia. Polska przekazała około 150 dokumentów, w których wskazuje, gdzie Rosjanie nie dopełnili wymogów wynikających z konwencji chicagowskiej. Mariusz Piekarski przynosi nowe fakty. Mariusz, jaka jest szansa, że posłowie poznają raport MAK-u? Na wyjaśnienia premiera szansa teoretycznie jest, bo wniosek PiS-u gotowy jest poprzeć SLD. Na poznanie przez posłów treści raportu raczej szans nie ma, bo jego opublikowanie należy do Rosjan, przypomina Andrzej Halicki z Platformy. Składać się tego rodzaju wnioski, to one albo dowodzą ignorancji, albo złej woli. Ale posłowie PiS-u chcą wiedzieć, co takiego napisali Rosjanie, skoro nawet premier ufający w tej sprawie Rosjanom, jak mówi Mariusz Błaszczak z PiS-u, odrzuca ich raport. Premier Tusk zaczyna taki proces spychania odpowiedzialności z siebie na Rosjan. Deklaracja premiera spowodowała też, że nawet politycy Platformy zaczęli podejrzewać Rosjan o nierzetelność przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Rosjanie będą dążyli oczywiście do pomniejszania swojej roli, swojej winy. Wniosek PiS-u jeszcze dziś powinien trafić do marszałka Sejmu. 2:00 po 15:00. Śnieg w Rzymie jest zjawiskiem bardzo rzadkim. W ostatnich dniach bukmacherzy przyjmowali nawet zakłady. Spadnie czy nie? A jeżeli tak, to kiedy? Kto obstawił piątkowe popołudnie 17 grudnia, wygrał od 13:00 sypia. To tak dziwnie wygląda. Lód na rzymskich fontannach. To takie piękne i wzruszające. Jeszcze tydzień temu w Rzymie było 19 stopni Celsjusza, dziś -4. Niecodzienny widok. Pozdrawiam. Ciao. To mail od naszego słuchacza z Rzymu. Dziękujemy. Włoskie prognozy zapowiadają opady śniegu nawet na południu regionu Kalabria i wyspie Capri. Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl. Thomas Morgenstern wygrał konkurs skoków w Engelbergu. Konkurs nietypowy, bo skończył się tylko na jednej serii. Drugą dosłownie przed chwilą odwołano z powodu pogody. W studiu Kuba Wasiak z redakcji sportowej RMF FM. Kuba, które miejsce zajęli Polacy? Tylko Kamil Stoch zakończył konkurs w czołowej dziesiątce. Polak skoczył 128 metrów i ten wynik dał mu 9. pozycję. Słabiej spisał się Adam Małysz. 124,5 metra wystarczyło do 14. miejsca. Marcin Bachleda dopiero 45. Całe podium zajęli Austriacy. Wygrał lider Pucharu Świata Morgenstern przed Kofflerem i Leutzlem. To wszystko oczywiście wyniki pierwszej serii, która została uznana za finałową w Engelbergu. Prawdziwa śnieżyca, gęsty śnieg zasypuje tory i w takich warunkach po prostu nie da się skakać. Na szczęście prognozy na weekend są dużo lepsze. Sukcesu skoczków nie było, za to wielki sukces odnotował paryski Louvre. Udało się zebrać przez internet 1 000 000 euro, by kupić obraz Trzy Gracje renesansowego niemieckiego malarza Łukasza Cranacha Starszego. W Paryżu Marek Gładysz. Marku, wystarczył miesiąc, by zebrać tę niebagatelną kwotę. Ilu internautów postanowiło zostać mecenasami sztuki? Aż ponad 5 tysięcy wpłacali od 1 do 400 tysięcy euro. Nazwiska wszystkich ludzi, którzy postanowili pomóc dyrekcji Louvre w zakupie Trzech Gracji, zostaną uwiecznione w tym renomowanym muzeum na tablicy w sali, gdzie obraz zawiśnie na początku marca przyszłego roku. Komentatorzy przypuszczają, że Louvre będzie teraz mnożył tego typu akcje polegające na tworzeniu specjalnych stron internetowych z apelami o datki. Stronę Trzech Gracji zamknięto z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, bo dobroczyńców było nadspodziewanie wielu. Za tydzień Wigilia, dobroczyńcy mile widziani, bo już teraz słychać donośne. Mikołaju, gdzie jesteś? Mikołaj, jeszcze w Rowaniemi. W tym roku Mikołaj ponownie dostał ponad 600 tysięcy listów. To nieprawdopodobne. Piłkarzom Lecha pod choinkę Mikołaj przyniósł już dziś portugalską bragę. Szczegóły w popołudniowych faktach RMF FM. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Słońca nie brakuje na Podkarpaciu, w Małopolsce, Ziemi Kieleckiej, Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz na Warmii, Mazurach, Kujawach i Pomorzu. Niestety lokalnie chłodno, powiem pieszczotliwie. Najchłodniej w Gdańsku, Garwolinie, Jędrzejowie. Tam na termometrach minus 10 stopni, gdzie indziej przeważnie od minus 8 do minus 5, a najmniejszy mróz utrzymuje się w Słubicach. Temperatura spadła tam jedynie do minus 4 kreski. Tutaj Daniel Dyk. Witam ponownie. O tej porze, tak jest. Gratulujemy słuchaczom, którzy właśnie...